wanna see you go. I guess it's in and out. You couldn't even sit me down. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Chłopaki pieką chleb. Bułki robią. A, bułki robicie. A ja idę się ogarnąć na górę, bo potem mamy pewne plany, ale to pewnie już zauważyliście w tytule odcinka. Także nadchodzę! Dawno tutaj nie było w ogóle malowania i takiego porannego rozruchu, że tak powiem, więc dzisiaj Was na niego zapraszam, bo dzisiaj mam w zamiarze w ogóle ogarnąć meble kuchenne, bo bardzo chciałam zmienić fronty mebli kuchennych. Trochę żałuję, że podjęliśmy decyzję o białych frontach. Nie chodzi tutaj o kwestię utrzymania, rysowania i tak dalej. Chodzi o po prostu ten kolor, że to jest takie sterylne. Kiedyś miałam fazę na takie, wiecie, białe wnętrza. Teraz mi to zupełnie odchodzi. I jakbym mogła, to przemalowałabym wszystkie ściany, aby żadna nie została biała. Tak mam teraz po prostu. Więc zaczynamy. Tego podkładu praktycznie nie widać na twarzy. Jak pokazałam się wczoraj mojemu mężowi, powiedział, że bardzo ładnie wyglądam i czy będę się malowała. Powiedział to w takim kontekście, że nie potrzebuję się malować. Ja mówię, że ja już jestem pomalowana. I zbliżyłam się i on nie mógł zauważyć tego podkładu. Jeżeli chodzi o to, co dawałam jako bazę, to jest Skin Glass od Nakomi, taka nowa seria, która wyszła. Za chwilę Wam o niej poopowiadam co nieco. No i potem SPF z kolorem, on jest trochę dla mnie za ciemny. Super latem, gdy mamy już taką skórę bardziej opaloną, bardziej taką słoneczną, że tak powiem. On nie ma jakiegoś dużego SPF-u, bo ma tylko 20, więc to nie jest jakoś dużo. Wolę 50, no ale dzisiaj właściwie cały czas siedzę w domu, więc ta 20 powinna wystarczyć. Malowanie oczu ja używam tej samej palety co do konturowania. Słuchajcie, czas na tajemnicę moich brwi. Tajemnica moich brwi jest żadną tajemnicą, robię to tylko i wyłącznie kredką. Tu akurat mam Eveline, czasami robię Vibo, ale każda się nadaje, byle była taka cieniutka. O, na końcu. I cała moja tajemnica brwi, nie mam permanentnych, cały czas się nad tym zastanawiam, na drugi wiem, że moda się zmienia. I nie wiem, co z tymi permanentnymi, jakoś tak stoję w zawieszeniu z tymi brwiami. Na jedno bym chciała, na drugie jakoś cały czas mi nie po drodze i odkładam to w czasie. Dobra, ja już makijaż skończyłam i pewnie zauważyliście pierwszy krok, jakim było nakładanie tego serum. I to jest nowa seria od Nakomi. Jest to Skin Glass, taka szklana skóra, nieskazitelna skóra, pięknie równa. Wiecie, inspirowana tą taką koreańską pielęgnacją, gdzie te Koreanki zawsze mają taką... no wręcz skórę jak tafla szkła. I właśnie tutaj mamy całą serię składającą się z bogatego serum, kremu oraz maski. I tutaj chcę Wam pokazać wszystkie te trzy produkty. Zacznijmy może od maski, od takiej grubej artylerii. Nakładamy grubszą warstwą na przykład na wieczór, na 15 minut i zdejmujemy, bądź zostawiamy do całkowitego wchłonięcia. To dzięki niej dostajemy. Dostajemy taką pięknie wyrównaną skórę. Cera jest od razu taka miększa w dotyku, delikatniejsza w dotyku. Zdecydowanie zauważycie już różnicę po pierwszym zastosowaniu, obiecuję Wam. To jest świetna seria, jeżeli macie na przykład wielki dzień przed sobą.
ślub, imprezę, randkę, ale nie tylko, ponieważ jeżeli chcecie, aby wasza skóra na co dzień wyglądała bardzo ładnie, bardzo dobrze, no to ta seria również dobrze się sprawdzi. Ja ją generalnie zostawiam zazwyczaj na całą noc. Kolejna rzecz, którą tutaj widzieliście, to serum, serum Skin Glass. I warto przed każdym użyciem wstrząsnąć, żeby wymieszać to serum. Super sprawdza się pod makijaż, nie rozmywa, nie rozpływa wam tego makijażu. Zanim nałożycie podkład SPF, to warto nałożyć jeszcze kilka kropel tego serum. Już nam daje to fajną bazę, taką wyrównaną pod makijaż. Z czasem zwęża to pory, z czasem wyrównuje kolory, zmniejsza przebarwienia. Przede wszystkim bardzo mocno nawilża, a tego nasza skóra przez cały dzień potrzebuje, szczególnie gdy nakładamy dzień w dzień na nią makijaż. I to serum zarówno sprawdza się jako jakby baza pod makijaż oraz pierwszy krok do pielęgnacji wieczornej, gdzie następnym krokiem jest właśnie krem. Krem jest w takim szklanym słoiczku, również przepięknie ta seria pachnie. Ta seria już działa na nasze zmysły generalnie i to już jest jakby pierwszy stopień do tego, że czujemy się dobrze, gdy nakładamy ten krem. Ten krem nakładamy cieniutką warstwą, również możemy go stosować pod makijaż, na przykład zamiast tego serum dajemy pod makijaż właśnie ten krem i czekamy do całkowitego wchłonięcia. Z mojej perspektywy super seria, naprawdę buzia jest delikatna w dotyku, miękka w dotyku, przyjemna w dotyku, chroni tą barierę skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Cała ta seria, jak wspomniałam na początku, jest inspirowana koreańską pielęgnacją, a koreańska pielęgnacja to świadoma pielęgnacja. To, jakie daje nam to rozświetlenie naszej skóry, gdzie nasza skóra aż błyszczy, a błyszcząca skóra to wiadomo zdrowa skóra. Oczywiście mam dla was kod rabatowy, jest to Marta15, działa na wszystkie produkty w sklepie na Komi, link zostaje wam poniżej i jeżeli już mam mówić o produktach na Komi, nie sposób nie wspomnieć tutaj o serum, które na Komi właśnie wypuściło. Jest to nowość. Mamy tutaj serum do rzęs i do brwi. Jeżeli wiecie, że ja miałam problemy z tymi rzęsami, bo babka mi powyrywała tych rzęs w cholerę przez przedłużane rzęsy i teraz walczę, aby te rzęsy odzyskać. Tak jak widzicie, doklejam sobie paski. Jest to na ten moment dla mnie lepsza opcja. Może wrócę kiedyś do sztucznych rzęs, natomiast na ten moment paski mi w 100% wystarczają, żeby uzyskać taki efekt, jaki chcę uzyskać. Natomiast to serum nakładamy dzień w dzień dla wzmocnienia rzęs, dla wydłużenia rzęs, dla pogrubienia rzęs. I to samo dzieje się z brwiami. Stosujemy codziennie. Najpierw ja nakładam sobie tutaj część z linerem, czyli takim serum, które nakładamy zaraz u nasady rzęs, bardzo blisko. Co ważne dla mnie, bo ja już testowałam wiele odżywek, przy tej odżywce nie mam sytuacji takiej, że mam bardzo czerwone oczy. Dodatkowo nie pieczę, jak wiecie, wpadnie coś do oka, bo to nakładamy bardzo blisko rzęs, więc gdzieś tam jakaś kropelka może delikatnie zahaczyć o nasze oko. Absolutnie nic nie piecze. Drugim etapem, drugim krokiem jest nałożenie na całe brwi, żeby je wzmocnić i zagęścić. Trzeba stosować codziennie, efekty po 2 miesiącach, także ja jestem na początku tej drogi, zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Na ten moment widzę, że moje rzęsy bardzo ładnie wyglądają pod tuszem. Odżywka nie kosztuje miliony monet, ona kosztuje 30 zł. Idę się ubrać, wysuszyć włosy, idę do chłopaków i zaczynamy. Posmarowałam się błyszczykiem, mądra ja. I zaczynamy oklejać te meble, bo taki jest dzisiaj zamysł, trzymamy kciuki. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie w tym momencie. Albo będzie totalna porażka, albo będzie spektakularny efekt. Liczę na to drugie, szczerze mówiąc, bo kupiliśmy okleinę meblową, taką samą jak mamy hookery przy wyspie, więc trzymam kciuki, że będzie to wyglądało tak jak w mojej wyobraźni. Także tyle z tego gadania, idziemy na dół i działamy. Oho! Martusia się umalowała, ogarnęła. Moja piękna, śliczna żona. A my zabieramy się za meble. Nie wiem, czy Marta już coś wspominała. Zabieramy się za... Ej, sprawdzę Mikołaja. Chwilę. Nigdy nie zaczniemy. Śpi. Zabieramy się za oklejanie tegoż tutaj padołu. Uznaliśmy, że będzie fajnie wyglądać, jak będzie przód drewniany, będzie nam tu pasował do całej reszty. Zobaczymy, czy to będziemy zdzierać za chwilę, czy będzie pięknie. Chcieliśmy i tak wymieniać te fronty na inne. Nawet jeden front kupiliśmy po taniości i leży w pokoju. Natomiast tańszą wersją jest użycie okleiny meblowej. Specjalnie kupiliśmy taką okleinę, o,
która jest idealnie, no prawie idealnie w kolorze naszych hookerów. Ona jest trochę jaśniejsza, co nam akurat pasuje, bo ona jest jakby pod blatem, więc tam jest ciemniej. I widzieliśmy, że wszyscy to robią, więc zanim wydamy, nie wiem, to było chyba 300 zł za front jakoś, czy koło 200 zł, no 300 zł to chyba przesadziłam. 200, 300, 200, 400, 600, jakieś 700, 800 zł na fronty. Kupimy okleinę za niecałą stówkę na wszystkie fronty i zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo to i tak jest do wymiany. Dlaczego wymieniamy? Dlatego, że biały przestał nam się podobać. Jak na początku cały czas białe ściany, w ogóle czysto, żeby było i tak biało, przestronnie, przytulnie, tak z biegiem czasu stwierdziliśmy, że ten biały u nas nie jest kwestią przestronności i przytulności, tylko zimnego wnętrza. I sukcesywnie to po prostu wszystko zmieniamy. Chcieliśmy zmienić wszystkie fronty w kuchni, ale stwierdzimy, że najpierw zmienimy w wyspie z przodu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I zobaczymy, czy ta okleina nie będzie się zbytnio błyszczeć. Tak. Mnie tylko to martwi, bo gdyby ale ona była... Kuchery też się błyszczą. Ale nie wiem, no zobaczymy. Ja nie lubię takiego mebli, które się tak błyszczą, wiesz, jak te stare PRL-owskie, które miały... Ale to się błyszczy, ale, to się podoba. Ale nie aż tak, bo tamte miały aż nie... grubo lakieru, jak tak spojrzałaś boczkiem, to aż tak 3 mm lakieru były. Tam nie żałowali. Nie żałowali. Wiesz, kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś to było. A teraz zabieram się za to, więc będę ściągał po kolei każdy front. Musimy go umyć. Przyniosę cleaner, żeby go odtłuścić, żeby nic tam nie zostało i okleina dobrze się chwyciła. Najlepsze jest to, że mamy taką specjalną packę gdzieś do okleiny, na okna i właśnie na takie meble, ale ją wcisnęliśmy w miejsce, w które na pewno będziemy widzieć, że ona tam jest. Nie wiemy, gdzie jest to miejsce, więc Krzyś zrobił swoją packę. Tak, mamy tutaj kawałek panela, tak? Kawałek panela. Tutaj jest przyklejony po prostu filc na tym rogu tutaj. Z dwóch stron. Jeden duży filc. I tym po prostu będziemy ruchem posuwistym, przodowym przesuwać. Posuwistym, przodowym. I dociskać. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest to tak zrobione, że ten filc jest bardzo gruby, więc na pewno nic nie podrzemy. Będzie dobrze. Packa jest zawodowa, jest większa niż ta, którą ja miałem. A mam ją po prostu z odpadów zrobioną. Bułki wyszły od razu. Mówię, żeby nie zostawić tak tego tematu gdzieś po macoszemu. Chłodzą się, chłopaki zrobili. W międzyczasie jak ja się pomalowałam, idę po cleaner. Krzyś zdejmuje pierwszy front. Stwierdziliśmy, że zaczniemy od najmniejszego, bo mamy tutaj fronty 63 i 41. Stwierdziliśmy, że od tej 40 sobie zaczniemy i zobaczymy, co to będzie, jak to będzie. Trzymajcie kciuki, ja trzymam bardzo. Tak, fronty z IKEA są super, bo się je bardzo fajnie ściąga. Ja sobie tylko przyłożę tutaj kluczyk, żeby otworzyć, bo to mamy zabezpieczenie przeciwmikołajowe. Natomiast, jak tutaj widzicie, tu będzie taki delikatny problem, żeby tą okleinę tutaj tak założyć, tak, na tym. O, tu jakie tutaj brudne w ogóle. To często nie było chyba otwierane. Trzeba to tutaj założyć, tą okleinę jeszcze tutaj ją wyciąć. No tu będzie największy problem. O, tu jeszcze nam się gumeczka ta jakoś poszła do góry, widzicie? Przecież trzeba ją odkleić. Mam nadzieję, że mamy gdzieś te gumki. Okej, tego też nie będziemy ruszać, to tutaj zostanie, bo z tej strony okleiny nie będzie. Żeby ściągnąć taką szafkę z IKEA, nie musimy tutaj używać śrubokrętów i coś tam rozkręcać. Wystarczy tutaj nożykiem podwantować albo jakimś innym ostrym elementem i to po prostu podnieść, tak? I to jest wszystko. One tu nie mają śrubek, wystarczy wyciągnąć to. Co ty gadasz? I tak samo jest na dole, że po prostu podwantowujemy, otwieramy i już od tego momentu, jak tutaj puknę, tak. I możemy to po prostu tutaj wyciągnąć. I one tutaj mają takie zaciski, o, te dwa zaciski. W tym momencie, jak to się domyka, to te zaciski się rozszerzają i chwytają się tej dziury, która jest w meblu. Ja widziałam, że mnóstwo osób to robi i wychodzi im przepięknie i robią to z komodami, a tutaj mamy o tyle plus, że tego tak bezpośrednio nie widać, bo to nie są półki, które są używane dzień w dzień. Tam są jakieś takie, wiecie, szkła, jest tam barek, jak widzieliście, tam są wazony i takie rzeczy, które zmieniam sobie sezonowo, nie wiem, jakieś ozdoby i tak dalej. Musimy zrobić pierwszy. Tak, żeby zobaczyć, przeanalizować. Czy to jest w ogóle dobre. A nagrywam go tylko po to, żeby się wspólnie pośmiać i żebyście wiedzieli, czego nie robić prawdopodobnie. Pierwsze co, to trzeba sobie zrobić czyste stanowisko pracy. Widzisz, że to się potem da odkleić, jakby wiesz, nam nie wyszło i chcemy wrócić do białych.
Nie wiem. Idziemy po długości, więc żeby nie zjechać w bok, aż takie zakładki robimy. Aha, bo to i tak jest do wyrzucenia, to nie ma znaczenia. To jest do wyrzucenia, bo to jest, wiesz, chcę to tylko przyłożyć, jak to będzie wyglądać. No sztos! No pięknie. Czyli nie ma, ale lepiej, żeby to było równo, no nie? Co, z tej strony, z której się otwiera, fajnie było, żeby było równo. Kumasz. Ale co, że już by było przyłożone? Nie będziemy odcinać nożykiem? No nie wiem. Mi chodzi, tylko o to, żeby któreś słoje nie były tak. No tak, to jest bardzo ważne. No nie? Tak. Żeby te słoje były zawsze do góry ładnie szły. Ja kleiłem na okna, także mam jakieś tam pojęcie, ale to nie jest takie duże pojęcie. Zwłaszcza, że teraz tutaj, może ja to podniosę? Nie? Nie. Czy chcesz to tak? Widzisz, co daje współpraca, no, kochanie? No to ja zawsze to mówię. Ja ci to cały czas mówię. Może tak zostać. Jak moja paczka? Świetna. Wygodna. Super jest. Idealna do ręki. Czuję się jak ten, co w te bowle? Jak to? Czyli no. Tak po tym lodzie, żeby ta piłka leciała. Nie jest to takie proste. Tylko ja bym ci proponował, żebyś zaczęła od początku, od środka, kochanie. Nie, chodź tutaj może, bo nie widzisz, o co mi chodzi. Z tej perspektywy faktycznie nic tu nie ma. No teraz widzę tutaj. Zmienia ci się postać rzeczy? Ale to... Bo cały czas, o daj spokój, daj spokój, ja to i tak cię widzę, kochanie, niż ty. No, Szpieczka. No właśnie tak myślałam. Tu i tu jest taki... Tak, i szpileczka. Proszę, spróbujmy zamienić na chwilę. Czy ty chcesz to robić? No okej, możemy się zamienić. Chociaż ty już masz wprawę, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja bym nie... Sposób ściągania folii ma znaczenie. No ekstra. Jest lepiej niż jak ja robię. Lepiej jak ja ci to ściągam, a ty sobie to rób. Bo ja wiem ile mogę ściągać, a ty sobie to tam jedź. Bo ty mi ściągasz takie kawałki duże i ta wersja jest lepsza. Robi to samo co ja. Nie wiem, jak na ten moment mi się to bardzo podoba, ten kolor tego drewna. Zobaczymy. Na razie próbujemy dojść do końca tej jednej. Jeszcze przed nami jest w pizdu. No mniejsza połowa. A nie chcę robić tego szybko, bo jak się robi to szybko, to potem to wiesz. Jest teraz taki moment ciężki. Bo jest zagięta. No i jest tutaj powietrze w tym dosyć dużo. Trzeba będzie tutaj uważać. My się też tak przejmujemy, jak mamy nos przy tym. No prawda. A później jak się jest to trochę dalej, to gówno widać. Myślę, że następne pójdą też prościej, bo to jest, wiesz, pierwsze, na której to próbujemy, więc musimy obczaić sobie sposób. A widzę, że ty już super ciągniesz. Myślę, że się to aż nie przejmować. Ja nie wierzę, że oni to mają tak idealnie. Nie wierzę w to. A no na pewno. Zwłaszcza jak ja widzę, jak oni to kładą. Tak. Na takie wielkie tafle. Ja tak leżę, ale najlepiej się właśnie patrzy w to pod kątem, bo wtedy wszystko widać. Bo jak się jest tak wysoko, to właściwie nie widać żadnej skazy. Tak. A później się człowiek trochę inaczej ułoży pod tak, światło. Tak, chwilę temu prawie się pokłóciliśmy. I jest super, więc trzeba patrzeć. Bo z tej perspektywy ja nic nie widzę. No właśnie ty nic, ja tam nic nie widziałem właśnie. No wiem. Dlatego dobrze się było wymienić, żeby zrozumieć. Ale paczka zawodowa. Zawodowa. Nawet nie wiem, czy nie jest lepsza niż tamta, no. Bo tamta była gumowa, a to jest filc. To jest taka mega przyjemna. I wiem, że w ogóle nie poharatam tego. Mhm. Nie poniszczę.
Trzeba rozwinąć całą rolkę, żeby dojść do instrukcji w języku polskim. O Jezu, instrukcja w języku polskim! Tak? Dotarliśmy? Dotarliśmy! Trzymam. Nie, za dużo tego, żeśmy zostawili. Jak mamy, wiesz, możliwość, żeby ten, to lepiej, żeby było za dużo niż za mało. Doszliśmy do końca. Docięliśmy końcówki wystające tutaj. I cała druga strona jest obklejona. Jak się tu coś jeszcze kombinuje? No, bo tutaj mamy takiego bąbla. Zobaczmy z tej strony. Z tej właściwej strony trochę tutaj ciemno się nam zrobiło. Ale to zaraz zobaczymy to tak, na półce. Tak, mieliśmy pewnie, że pójdzie to trochę szybciej. Tak zakładałam, że tak. To tak. No, najwięcej zeszło na całości. Nie, wydaje mi się, że najwięcej zeszło na tych... To jest straszne tam. Frezy są straszne. Tak. Frezy są straszne, gdyby to była kwestia tylko takiej zakładki, jak tutaj robiłam, tak, to, tutaj, to nie byłoby to problemu. To nie ma żadnego problemu, to wyszło no. To bardzo ładnie. Natomiast jeśli chodzi o ten frez, też wyszło ładnie, ale trzeba się tak upieprzyć. Tak. Więc jeśli macie frezowane, to się trzy razy zastanówcie, czy to robić. My to akurat w całej reszcie kuchni nie mamy frezów, tylko mamy frezy z tej strony tutaj, w tych paru, w tych czterech jakby półkach. I dobrze, że nie mamy wszędzie, bo w życiu byśmy się nie zdecydowali robić to wszędzie. Nie. To co? Zakładamy go? No, czy jeszcze te bąble powietrza? Jak cię mają denerwować, to ogarnij bąble powietrza. Bąble powietrza, gdzie nam się zrobiły, wy w kamerze, o, widać ten bąbel teraz. Zobaczymy, czy Maciuś uda się go wyprowadzić. Delikatnie nakłuwamy i bąbel znika. Więc nie jest to jakieś bardzo wytrzymałe, bo trzeba uważać, gdzie się to rozkłada, gdzie się to robi. My to położyliśmy po prostu na jakimś używanym panelu, żeby sobie to łatwo docinać, ale trzeba bardzo uważać, żeby tego nie przesuwać, tylko obracać, bo przy przesuwaniu... Tak, a ja przesunęłam. Można wszystko zniszczyć. Udało się założyć z powrotem. Pasuje do hookerów bardzo. Tak jak przed chwilą nie słyszeliście, bo rozmawialiśmy między sobą, tą dolną listwę też by się przydało zrobić w tym samym kolorze i tak pociągniemy tutaj wszystkie te dolne i zrobi nam się taka drewniana wyspa, powiem ci. Może to wyglądać fajnie, bo ja już stąd widzę, że to wygląda super. Mi się bardzo ten efekt podoba. I nie wiem, czy to nam nie wystarczy, żeby zmienić kolor tej wyspy, bo te tamte tył zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie potrzeba zmiany tyłu, nie? Tak, na razie uważam, że ten przód już strasznie dużo tak, zrobi. Bo on jest jakby na pierwszym widoku, a tył to tam jakoś nie przeszkadza. Mi się wydaje, że w tyle jakbyśmy zmienili klamki na czarne, tak jak mamy lampę, bo te srebrne nam do niczego nie pasują, no nie? No. Ale jakbyśmy, albo te nawet przemalować na czarno, zdjąć, zdemontować, przemalować, to wyglądałoby to całkiem fajnie. Tak uważam. Mogłoby być spoko. Już mamy parę przemyśleń, które od razu wam możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś ma zamiar brać się za oklejanie całej kuchni, to chyba tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ta kuchnia jest bardzo zmęczona, zniszczona, już wymaga odświeżenia, a nie macie kasy, żeby inwestować w nowe fronty. No to tak, ale dla widzimisię, tak jak u nas w naszym przypadku, no nie, że wiesz, że to są... frontom nic nie było, to uważam, że za całą kuchnię w życiu byśmy się nie wzięli. Pięknie to wygląda, mega to odświeża, o wiele mniej kosztuje, natomiast jeżeli będą fronty, które będą bardzo często użytkowane, wiecie, otwierane, zamykane, że cały czas się po nich szura i tak dalej, to ta okleina nie jest na tyle wytrzymała, żeby znieść tyle, co front kuchenny, według mnie. Tak, na pewno. Bo tu wystarczyło przesunąć i one tak. Się już porysowały, więc... Tak. Więc tutaj to trzeba brać pod uwagę, że to nie jest takie wytrzymałe. Kobieta potrzebuje odświeżenia we wnętrzu, no nie? I to jest właśnie takie odświeżenie, mam nadzieję, że trafione, bo jak na razie to już mega pasuje tutaj do tej lampy, do tego. Zaczyna to tworzyć taką całość, no nie? Jestem ciekawa jeszcze, jakbyśmy wymienili, teraz mi się nawet spodobała ta opcja przemalowania tych klamek. Już by to dużo dało, no nie? Pokażę wam progres pracy, bo jest się czym chwalić. Mamy już... To dobrze, już. Tak. No idziemy naprawić. Jest się czym chwalić. Mamy też na to patent i sposób, jak to
przyklejać. Otóż nie jedziemy tak miejsce w miejsce, przód, tył, tylko jedziemy pod kątem w lewo ciągle i ciągłością w prawo. Jeżeli ktoś chciałby po prostu oklejać sobie meble, to wydaje mi się, że ten sposób mu może się przydać. Ale już wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda, sztos w kamerze! Patrz! Aha. Yeah! Zostało nam to jedno. I powiem wam, najwięcej żeśmy się umęcyli z tym pierwszym. Drugie poszło super. Trzecie poszło już bez problemu. Także z czwartym mam nadzieję, że to będzie rachciach i pokrzyku. Jeszcze tą listwę dolną będziemy na pewno oklejać, tak. Bo mi przeszkadza, że ona nie jest oklejona. I uważam, że strasznie dużo zmieni oklejenie i tylko chcę poczekać na koniec, żeby ale powiem ci, że przepraszam, że ci przerywam, ale musisz sobie to zobaczyć. Jeszcze te krzesła dosuniemy i tak dalej, bo te krzesła są w tym samym kolorze. To będzie to wyglądać fajnie. Kolejny element to klamki. Nie odpuszczę tych klamek teraz, bo teraz wydaje się, że to też ultra dużo zmieni. I w przyszłym tygodniu chyba bierzemy się po kolei za te filary, żeby to dokończyć ten temat. Lecimy. Pokażemy wam, jak to robić według nas najlepiej. Może komuś się ten sposób przyda. Wcześniej robiliśmy w taki sposób, tak dociskaliśmy. A teraz mamy na to inny plan, ale najfajniejsze jest to, że mamy właśnie dosyć szerokie to. Że... I najlepiej naszym zdaniem jest robić tak, żeby sobie wziąć takie 45 stopni do tego, jak to się nazywa, do okleiny. Tak. 45 stopni do okleiny i jedziemy i przesuwamy się trochę odciągając z tamtej strony, nie za dużo. I w drugą stronę. I wtedy nie mamy żadnych bąbli, jest git. A jak robiliśmy w taki sposób, to nam się bąble cały czas pojawiały. Tak, i dopiero teraz ciągnę od spodu tą taki jakby kawałek spód okleiny. Tak, centymetr, półtorej, nie więcej. Jedziemy. Może wygląda to żmudnie, ale przynajmniej unikamy błędu typu tych bąbli, które mogą się pojawić. I mimo wszystko idzie to o wiele szybciej niż gdybyśmy to robili właśnie tak, tak. Ruchem posuwistym do przodu, po kawałeczku. Bardzo ważne jest, żeby robić to pod takim kątem, jak Krzyś robi, bo inaczej, bo dzięki temu wywalacie całe powietrze pod spodu. Inaczej może wam się to powietrze cofnąć w głąb okleiny, którą już macie przyklejoną i wyjść, i bąble wyjdą po chwili. Najlepiej robić to dwie osoby, bo jest wtedy szybko, przyjemnie i równo. Tak, dokładnie, bo to jak się trzyma tutaj z tej strony też ma znaczenie. Nie można trzymać zbyt wysoko, nie można trzymać zbyt nisko. I to też jest tak mniej więcej kąt 45 stopni, może nieco mniej. Warto, gdy jak wyjdzie wam jakiś bąbel, tak jak nam chwilę temu, cofnąć się i delikatnie odkleić okleinę. A jak później gdzieś tam jeszcze zauważycie, to wam pokażę za chwilę, co zrobić z takimi bąblami powietrza, które gdzieś tam się mimo wszystko pojawią, bo czasami to się po prostu zdarza. Dobra, jak pojawi się taki bąbel powietrza, bo no zdarza się, że zostają, bierzemy nożyk, delikatnie nakuwamy w tym miejscu. I wyciskamy z każdej strony powietrze. No powiem ci, że te są ładnie. Ta pierwsza, to zobaczymy przy słońcu, czy nie będziemy jej zdejmować, albo na tym tych bąbli wyciskać. Bo te są, ta jest praktycznie do zera wyciśnięta, przynajmniej przy tym świetle. No nie wiem, jak wiesz, przy innym. Jeszcze gdzieś coś widziałeś? Nie, tylko to coś tam pokazywałem. Bądź. Chyba brzuch. Chyba mamy pusty brzuch. Bądź.
Nie sądziłam, że pójdzie to tak sprytnie wszystko. Mikołaj poszedł spać, a my kończymy, robimy listę przypodłogową, która jest widoczna tylko z jednej strony, a moje umiejętności manualne są na poziomie przedszkolaka, jak się okazało. Ale już patrzcie, idzie to dość fajnie. Stwierdziliśmy, że zrobimy to trochę swoje w inną stronę. Tak, bo to nie było sensu tyle robić łączeń, no nie? Tak, tak za dużo to byłoby roboty, a chcieliśmy już po prostu mieć to z głowy. Tu robi zakładkę jedno na drugie, żeby to przeciąć. No. No, teraz spróbuj. Pięknie. To. Dobrze, i ten dolny też się powinien przeciąć. Mam nadzieję, że się przeciął. Nie, bo on się pewnie przeciął już tutaj, jest. Bo widzę, że jest linia. Jest dobrze, jest pięknie. To jest dopiero łączenie idealne. Słuchaj, się nie zgadzają, ale się nie muszą zgadzać, bo to jest deska i tyle. Najważniejsze, że się reszta zgadza. To wygląda i prezentuje się finalnie. Koszt zmiany około 100 zł, bo tyle to kosztowało. Efekt dla mnie piorunujący. Rewelacja. Jestem zachwycona. A ty, Kotuś? Też mi się podoba. Cieszę się bardzo, że zrobiliśmy jeszcze ten cokół na dole. To mnie trochę męczyło, że tam takie białe było i to się odznaczało strasznie. Tak, a teraz tego w ogóle nie widać. Teraz praktycznie tego nie widać, bo to jakby tam jest ciemno, też on się zrównał ten kolor i jest super. Fajne jest to, że hookery pasują kolorystycznie, no nie, do tego wszystko się zgrywa, kuchnia nabrała charakteru innego, całkowicie innego charakteru. Zupełnie, no. Przynajmniej z tyłu, no nie. Teraz jak będę coś gotował, to wygląda bardziej profesjonalnie. No ładnie to wyglądać powiem. No też mi się wydaje, że wygląda to zajebiście. No ale fajnie to wygląda, zmieniło się dużo, jakby też jest pod kolor okien, i tak dalej, tak trochę dopasowane to jest. Tak. Mimo wszystko jest jakby całkowicie teraz odrębnym elementem niż kuchnia. Całkowicie. Mm-hmm. Stało się takim osobnym meblem, no nie? Bo tak. Wszystkie było to takie połączone, a teraz to jest taki osobny mebel. Znaczy teraz w tym momencie wyspa bardziej wchodzi w salon, według mnie. I lepiej łączy się chociażby z belkami, które robiliśmy. Tak. I z tą lampą i tak dalej. I potem wiesz, z tego brązu, no nie, z salonu, szarości, czarności wchodzimy w biel kuchni. Następnym etapem zobaczymy, czy będziemy malować klamki, czy no dużo rzeczy jest, ale fajnie, że udało się zrealizować pierwszą taką część, na którą wiesz, tak się trochę, bo, kiedy okleinę kupiliśmy chyba latem, przed urodzinami Mikołaja na pewno. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać za dnia. Bo tak. Na razie jest wieczór, więc zobaczymy sobie rano, jak to wygląda. Mam nadzieję, że rano będzie taki sam super efekt i będziemy tak samo się cieszyć. A nie błyszczy się to jakoś tak, jak się bałem. Bo bałem się tego, to się teraz aktualnie, to się bardziej błyszczy. Zdecydowanie. Niż tamto. Mhm. Bałem się błyszczenia. Byłoby jeszcze łatwiej, gdyby fronty nie miały frezów, to na pewno. Tak. To byłabym z tego jeszcze bardziej zadowolona ze względu na to, na te połączenia takie. Z frezami jednak jest ciężki temat, a chciałam, żeby tam były pozaginane ta okleina, żeby się gdzieś tam nie zaczęła strzępić i tak dalej.
Bardzo mi się podoba. Kuchnia nabrała zupełnie innego wyrazu. Bardzo mi się podoba ten szary blat do tego drewna. Bardziej niż do tej bieli. My idziemy się relaksować, bo się należy. A jeżeli ktoś z Was oklejał coś, odrestaurowywał w ten sposób, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam wyszło i czy sobie poradziliście. Jeżeli chodzi o kosztorys, ile kosztowała ta okleina meblowa i gdzie ją dostaliśmy, to wszystko daję Wam w poście na Instagramie, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Tam wszystko będzie i zostanie to na stałe, więc będziecie mogli do tego wrócić. No i co? To zobaczyska chyba, nie? Ajo! Searching high and low, never can tell, you never really know. Running out of breath, need you to pull me up. Hell is raining down, I need you to come around. You're trying to work the angles on me.